Hej, hej kochani, witajcie, dzień dobry. Tak, taki jesiennej odsłonie, jeśli chodzi o kolor na bluzce, ale też jesienna odsłona, jeśli chodzi o pogodę, tak jest typowo już jesiennie, chłodno, wieje wiatr i w ogóle ja uwielbiam, jesień to jest moja ulubiona pora roku, jeśli chodzi o kolory ciuchów, makijaży, ozdób do domu, uwielbiam swój dom. W aktualnej aranżacji właśnie takich ozdób. No pięknie to wygląda, ale nienawidzę, wiecie, za pogodę, bo mam auto, balans bieli, ale na auto jestem jakaś sina, widzicie, muszę przełączyć, dobra, coś mi ktoś tutaj namieszał, nie wiem kto. W każdym razie, no i przejście z tej ciepłej pogody na zimną pogodę, gdzie mieszkania są takie, wiecie, u nas są ocieplane, więc ciepło tak nie wchodziło do środka, więc no jest chłodno i zanim zaczną palić, no to trochę jeszcze minie i ja właśnie nie lubię tego momentu przechodzenia właśnie z takiego latka na jesień, chociaż jesień już mamy grubo ponad tydzień, a było pięknie do tej pory, więc i tak musimy być wdzięczni za ten wrzesień tegoroczny. No ale tak czy siak nie zmienia to faktu, że za pogodę nie lubię. Ja nie lubię deszczu, a najczęściej mamy deszczową jesień u nas w Polsce i no nie, barwy, kolory są przepiękne i najbardziej do mnie przemawiają, ale no niestety ta pogoda jest taka. No i dzisiaj tak średnio jest, bo niby tutaj słoneczko świeciło, chociaż teraz widzę, że się zachmurzyło, a my zaraz mamy jechać, bo jedziemy na mecz. Standardowo jak praktycznie co weekend, jak chłopaki nasze grają, więc jedziemy zobaczyć. No i co? I no, niedziela dzisiaj. Byliśmy na Rosołku, byliśmy w ogóle Aleksa odwieźć najpierw na mecz, później go odebrać z meczu, bo Aleks zaczął grać sobie w drużynie, w takiej drużynie w Namysłowie. Aleks jako bramkarz, on na początku kiedyś dawniej tam jako, wiecie, zawodnik, jako piłkarz, a teraz właśnie typowo jako bramkarz już od 2 czy 3 lat. No i dostał się właśnie do drużyny i też jeździ na swoje mecze, ale też jeździ na mecze z chłopakami, więc jest bardzo taki, no, naprawdę podziwiam go za zapał, bo ma chłopak zapał, zostaje na treningi po szkole, ma szkołę do 15, treningi ma o 16, wraca o 18 do domu i no... No, ma zapał na razie, więc jestem z niego dumna, ale jak długo to zobaczymy. W każdym razie fajnie, że ma jakąś taką dyscyplinę, która go interesuje. Wiecie, sport i w ogóle to jest bardzo ważne, właśnie ten ruch, żeby te dzieci nasze nie siedziały przed laptopami, telefonami i w ogóle zamknięte w domu, tylko właśnie, żeby wychodziły i mnie to cieszy, że Aleks ma tą swoją piłkę nożną. No, a chłopaki starsze grają właśnie też w swojej drużynie i mają mecz o 16 i właśnie jedziemy, mama też moja jedzie, nadbatka za mi jedzie, bo jeszcze po drodze na cmentarz jedziemy zajrzeć, więc taka niedziela aktywna. Obiadek będziemy dopiero mieć właśnie po godzinie 18 gdzieś, tak? 16, 17, 18, no nawet bym powiedziała, że około 19. Tak w niedzielę ostatnio u nas bywa, jak są mecze i właśnie jedziemy na mecz, ale jak grają chłopaki na miejscu u siebie, to zawsze jest grill, więc no kiełbaska jakaś tam będzie, także... I słuchajcie, co miałam wam powiedzieć, to, że mam ostatnio jakiś kryzys, ale taki naprawdę kryzys, poczynając od samej siebie do dzieci. Aleks jest w takim wieku troszkę jakby buntowniczym i tak ciężko mi się czasami z nim dogadać. Wiecie, on ma swoje racje, ja mam swoje racje. No i ja się staram jakoś tak, wiecie, łagodnie do tego wszystkiego podchodzić, starać się, wiecie, nie denerwować i gdzieś tam jakoś tak negatywnie na to nie reagować, ale no czasami powiem wam, że jest ciężko. Ignacy też ma jakiś kryzys w wieku 5-latka. Jest bardzo, ale to bardzo właśnie wymagający, no to w tamtym vlogu wam mówiłam, bardzo wymagający, taki potrzebujący uwagi, zaopiekowania, pobawienia się z nim. Tak stawia sobie wysoko właśnie poprzeczkę w różnego rodzaju zajęciach swoich, czy w budowaniu, czy właśnie w malowaniu, czy bardziej w rysowaniu, czy w ogóle jak cokolwiek robi, to bardzo właśnie tak przeżywa wszystko. Jak coś mu się nie udaje, to jest po prostu dramat. No,
Oj, chwile takie, powiem wam, że ostatnie 2 tygodnie są takie cięższe, ale tydzień to mnie przeorał. Ostatni tydzień mnie przeorał totalnie. Jest w ogóle taki jakby miał troszkę lęk separacyjny, ciągle tylko ze mną, do przedszkola nie chce. Teraz w ogóle był w domu, bo był przeziębiony. Czy kaszel miał? W sumie 2 tygodnie miał kaszel i powiem wam, że nie wiem, jakieś ma resztki tego kaszlu i w sumie witaminkami sobie radzimy i inhalacjami i na razie jest, znaczy idzie to w dobrą stronę. Jutro wraca już do przedszkola, jutro mają dzień chłopaka w przedszkolu, no ale powiem wam, że naprawdę jest ciężko. Jakoś tak mam wrażenie, że troszkę wszedł mi na głowę. Ktoś tutaj złośliwy powie, że on już dawno mi wszedł na głowę, ale no teraz jest takie to bardziej odczuwalne, bo jak jest Mateusz w domu, to jest inaczej, a ja tak chciałam troszeczkę go wychowywać bez takiej mocnej dyscypliny, bez takiego rygoru, tak bardziej podejść na luzie do tego wszystkiego. No i powiem wam, że Aleksa wychowywałam w większej dyscyplinie, byłam taka konsekwentna i Aleks był dużo grzeczniejszy, jak był mniejszy, bardzo był taki zdyscyplinowany i w ogóle teraz może tak bardziej do no ale to jest też taki wiek, a Ignacy to jest Ignacy, taki charakterek, też niezły, może jakimś łobuzem nie jest, bo nie powiedziałabym tego, ale ma takie, wiecie, jest uparty i takie ma swoje różne rzeczy, które gdzieś tam uparcie w to idzie i koniec, kropka. Choćby skały, srawy, nie i koniec. I jest niecierpliwy, jak już, mama już teraz przychodź, pomagaj i koniec, bo jak nie, to jest, wiecie, lament. No i tak jakoś ostatnio zaczęło mi to doskwierać. No właśnie tak w sumie widzicie, długo nie, ale jakoś w ostatnim czasie taka może byłam też przemęczona i dodatkowo on taki absorbujący, no to no taki było, powiem wam, że śmiałam się do mamy, że idę na chorobowe, ale idę na chorobowe i wychodzę, wyjeżdżam, że mnie nie będzie w domu. Żebym po prostu pobyła w samotności, ale głośno tego nie mówię. Jakoś tak, wiecie, żartuję totalnie, bo żeby to się jakoś czkawką mi nie odbiło. Absolutnie, więc ja tak się śmieję i staram się, wiecie, zagryźć zęby i iść do przodu. No, ale słuchajcie, no nie będziemy się czarować. No jest jak jest, czasami jest lepiej, czasami gorzej. Więc to takie dzieciowe problemy. Z mieszkaniem tak troszkę sobie już ogarnęłam, że tak czuję się lepiej w mojej przestrzeni, bo tak sobie te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam były, było ich za dużo, uporządkowałam, wyrzuciłam, oddałam i czuję się zdecydowanie lepiej. Dużej ilości ciuchów się pozbyłam, dużej ilości tych kosmetyków. Ostatnio wam pokazywałam właśnie tych apaszek, apaszeczek, kremików, balsamików i całej reszty, więc super. No i tak lepiej, tak po prostu mam tak pełną piersią, teraz tutaj oddycham, czuję się tak spokojniej i harmonijniej, bardziej harmonijnie i tak jeszcze mam, powiem wam, problem bardzo ze swoim stylem, tym jakbym chciała się ubierać, jakbym chciała wyglądać. Jakoś tak powiem wam, że lubię dresy, dalej lubię dresy, ale chciałabym już bardziej tak elegancko wyglądać. Może jakaś koszula, jakieś fajne czarne spodnie, może nie na kant jakoś bardzo, ale takie, no wiecie, takie po prostu ten styl taki kobiecy, troszeczkę przy dziewczęcym zostać właśnie te dresy i w ogóle, żeby, wiecie, zaraz nie iść w jakąś tam garsonkę i tak dalej, ale jednak tak, kurczę, ta szafa moja też zaczęła mnie denerwować, dużo rzeczy się pozbyłam, ale zostały rzeczy, które gdzieś w mojej głowie się nie łączą totalnie, gryzą się ze sobą i dzisiaj, tak jak dzisiaj, już się przebierałam 2 razy i w sumie mam bluzkę i dżinsy, postawiłam na to najprościej chyba, ale właśnie chciałabym jakieś takie fajne okrycia wierzchnie, do tego jakąś tam, nie wiem, czy fajną sukienkę dłuższą, czy też właśnie jakieś spodnie fajne, jakaś do tego bluzka ładna, która, wiecie, nie jest może jakaś oficjalna, ale tak, no wiecie, tak, żeby po prostu wyglądać jak taka fajnie zadbana 35. Wiecie, o co mi chodzi, dziewczyny, mam nadzieję. Więc jakieś takie mam trochę zatracenie tego mojego stylu, nie potrafię się odnaleźć i nie wiem, w którą kategorię się wsadzić. Tak, wiecie, nie chciałabym sztywno w jakichś tam, nie wiem, eleganckich rzeczach i koniec, kropka, ale jakoś tak zależy mi po prostu, żeby dobrze wyglądać. Zawsze mi zależało, ale teraz jakieś mam takie poczucie, że chciałabym wyglądać tak doroślej, może nie poważniej, ale po prostu doroślej, tak bardziej kobieco. Nie wiem, ten wiek 35 się zbliża nieubłaganie i jakoś tak
układa mi się troszeczkę, wiecie, półki w głowie się inaczej układają, więc no, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Za niedługo będę składała zamówienie z Bonprixa i też sobie już przeglądam, tak jak Wam powiedziałam ostatnio przy holu domowym, że ja przeglądam sobie rzeczy, zaznaczam, daję do ulubionych, wracam do nich, przeglądam nowe, dodaję albo odejmuję i w ogóle tak samo robię z Bonprixem, zaznaczam sobie rzeczy, które mi się podobają, mam je w ulubionych, przeglądam, zaglądam, próbuję sobie stworzyć taki, wiecie, tak jakieś stylizacje, żeby to fajnie wyglądało, żeby fajnie to połączyć. Zaglądam na nowości, co dodali i w ogóle i też właśnie będę składała niedługo zamówienie i mam nadzieję, że też fajnie uda mi się fajne rzeczy wybrać. No, no i tak, i też dzisiaj w ogóle rano miałam kryzys włosowy i tak jak ostatnio Wam mówiłam, że podobało mi się z grzywką i w ogóle tak dzisiaj totalnie nie, już miałam grzywkę na prosto, ale w końcu dałam ją na bok i ja Wam muszę powiedzieć, że choćby nie wiem jak było, to ja się chyba zdecydowanie lepiej czuję w fryzurze na bok. Nawet mi się podoba dzisiaj to, że mam właśnie tą grzyweczkę, mimo że ona jest krótka, to jest na bok i tak to te włosy zrobione. No, na prosto podoba mi się, ale to musi być dzień, to musi być ten dzień, musi to pasować, musi to się zgrać i w ogóle, a dzisiaj totalnie mi się nic nie zgrywało, włosy zaczęły mnie wkurzać, już nie mam co z nimi zrobić, bo już ich nie obetnę krócej, a zawsze na takie problemy to było, wiecie, albo zrobienie sobie grzywki, albo podcięcie, albo w ogóle cokolwiek innego. No, teraz mi się podoba, tak jak w tym momencie jest, no, ale no po prostu bardziej się sobie podobam, jak mam odkryte czoło, nie wiem. Przez lata nosiłam grzywkę i wydawało mi się, że ta grzywka jest taka do mnie stworzona, ale jednak wydaje mi się, że lepiej, no, że nie wydaje mi się, tylko po prostu ja się lepiej czuję tak, jak mam na bok. Muszę sobie też właśnie kupić kolor, bo już mam odrost, ale jak mam być z Wami szczera, to mi się bardziej podobają te moje włosy właśnie jak ja mam ciemny odrost, jak nie są takie jasne od nasady i zawsze ten taki moment farbowania muszę chwilkę przetrwać, żeby właśnie one wróciły do takiej formy z ciemniejszym odrostem. No wiadomo, że to chwilkę trwa, ale no... No nie wiem, no powiem Wam, że jakiś taki kryzysik mnie dopadł. Kryzys wieku średniego chyba. Nie, chociaż to mówią, że około 40 jest u faceta, ale no u mnie jakoś tak. Jakoś tak. No i tu z tej strony świeci słoneczko, a z tamtej strony są takie chmury, że mam wrażenie, że jak coś lunie za chwilę, to będzie po ptokach, jeśli chodzi o nasz wyjazd na mecz. No, miejmy nadzieję, że pogoda nie popsuje nam planów. No i chciałam Wam właśnie o tym powiedzieć, że jakiś taki kryzysik mam ze wszystkim, że dzisiaj jest fajnie, jest spokojnie i tak dobrze, ale no ostatni tydzień mnie tak przeorał, powiem Wam, że no i tyle, co chciałam Wam powiedzieć tak na sam początek, na dzień dobry w tym vlogu. Ciekawe, w jakim czasie skleję tego vloga znowu. Ostatni naprawdę trwał bardzo długo, 2 tygodnie mnie nie było na YouTubie i piszecie do mnie, że żebym więcej na tyle nie znikała. I jak dałam znać, że na Instagramie, że dzwoni do mnie ktoś, że vlog będzie miał 50 minut, to się cieszyłyście, więc powiem Wam, że super, bo wiem, że duża większość nie lubi takich długich filmików, ale bardzo mi miło, że czekałyście na mnie. Dzisiaj takie taka pogoda, że normalnie jestem taka jakaś prześwietlona, nie wiem. Bo słuchajcie, szykuję się, Ignasia odtransportowałam do przedszkola, chociaż nie było to dzisiaj jakieś przyjemne, ale starałam się być twarda i wiecie, jakoś tam nie ulec. Nie wiem skąd u niego taka bardzo duża niechęć do tego przedszkola, ale muszę Wam powiedzieć, i mamuśki na pewno, które przeżywały takie rzeczy typu, że dziecko właśnie nie chce chodzić do przedszkola i w ogóle będą wiedziały, co chodzi, ale to tyle energii zużywa po prostu i wiecie, i też jaki poranek, taki cały dzień mówią. I no właśnie ten poranek u nas był taki słaby dzisiaj. Znaczy nie, no bywały gorsze, dużo gorsze bywały, więc też nie ma co narzekać jakoś bardzo mocno, ale no ogólnie to chciałabym, żeby on szedł z chęcią do tego przedszkola, a to tak jakoś nie wychodzi i no i tak niefajnie się zaczyna ten dzień i taka jestem trochę przygnębiona z tego tytułu.
Staram się jakoś tak, wiecie, odganiać myśli i w ogóle, ale gdzieś tam powracam tymi myślami do tego mojego małego brzdąca. No i właśnie się szykuję, pomalowałam, dałam sobie dzisiaj podkład. Słuchajcie, ja wracam do starszych podkładów, które gdzieś tam mam jeszcze i tak chcę sobie powoli zużywać. To jest akurat Bielenda Makeup Academy Fluid Kryjący. Ja Wam bardzo polecam ten podkład, on jest... Pani ogólnodostępny i jest w sumie w trzech kolorkach 0, 1 i 2. Ja mam jedyneczkę, ale też mam dwójeczkę. Jedynka to jest naturalny, a ten jest beżowy i powiem Wam, że naprawdę go bardzo ładnie wygląda na twarzy. Takie satynowe wykończenie, na to puder, bronzer ja używam cały czas ten sam Catrice Sun Glow w numerze 035 Universal Bronze i on jest rzeczywiście uniwersalny, ani mocno ciepły, ani mocno chłodny, więcej ciepła niż chłodu, ale jest właśnie fajny, taki neutralny bym powiedziała. Róż sobie też troszeczkę dodam, bo bardzo mi się podoba ogólnie róż. Widzę, że bardzo teraz dużo dziewczyn używa w ogóle różu. Kiedyś ten róż to był taki dla wybranych, jak to mogę tak nazwać. Może nie każda z nas używała tego różu, ale teraz widzę, że naprawdę dużo dziewczyn stawia mimo wszystko na róż. I ja dzisiaj sobie robię taki makijaż pełny, bo i dam sobie trochę rozświetlacza. Tak, o, bardzo rzadko ostatnio rozświetlacza używałam. Jakoś tak jak sięgam, to najczęściej po bronzer, a rozświetlacz to już w ogóle ostatnio był u mnie zapomniany. A dlaczegoż? Bo teraz już wiecie, zaczynają się jesienne dni. Chociaż jeszcze mamy chyba ostatnie dni takiego ciepełka mocnego. Wczoraj drugi był? Tak, dzisiaj jest trzeci, drugi. I ja wczoraj byłam w czym? W bluzce na ramionkach. Także no... Wam, że naprawdę wow. I poszukuję teraz swojej kolekcji cienia takiego pomarańczowego, ale takiego bardziej świecącego. I nie wiem, czy ja coś takiego w ogóle znajdę, ale tak nabrałam chęci. Jak zobaczyłam, wyświetla mi się Karolina ze stylizacji i na tą chwilę jej ostatnia rolka i miała przepiękny taki brzoskwiniowy kolor na powiekach, ale świecący właśnie. I o, może taki? Może to by był taki? O! I słuchajcie, znalazłam go w paletce Revolution, Makeup Revolution Sofix. O, coś może takiego. Właśnie taka morelka, tak jakoś mi się zachciało. O! W ogóle widzicie moje paznokcie? Jakiś tydzień temu pościągałam sobie hybrydy, w ogóle no żel, ja miałam żel i nie miałam tego w planach, ale tak jak Wam mówiłam na poprzednim klipie, że mam jakiś taki kryzys ubraniowy, włosowy, no i w ogóle wszystko, nawet paznokciowy, nawet paznokcie mnie zaczęły tak irytować. Nie taki kolor, nie taki kształt, nie taka grubość i któregoś wieczoru poszły. Ja teraz już tęsknię za długimi, ale kupiłam sobie wczoraj odżywkę z Sally Hansen Maximum Grow, chyba się nazywa tak, i właśnie posmarowałam sobie, a mam je lekko zafarbowane, bo nosiłam ostatnio lakier na, po prostu na paznokciach czerwony. I zafarbowały mi te paznokcie, ale ta odżywka też nada się jako, jest tam napisane jako baza, więc sobie pomaluję może później pazury. No i pozbyłam się nawet hybryd, słuchajcie, no powiem Wam, że naprawdę coś niesamowitego się dzieje. No, ale pierwszy raz takie, tak mam, że tak wszystko mi nie pasuje. No, bo ostatnio nawet w niedzielę ubrałam się w ogóle w ten, w taką tunikę. To było właśnie w niedzielę, o tak, ja nagrywałam w niedzielę Wam. Ubrałam tunikę i po prostu no nie tak, nie srak, nie w tą stronę, nie w tamtą, włosy nie takie, wszystko nie takie. I miałam takie nerwy sama na siebie.
Nic kompletnie mi nie pasowało. Z grzywką źle, pokręcone źle, wyprostowane źle i tak. Mówię, no normalnie trzy światy. Trzy po prostu światy. Ale no, miejmy nadzieję, że to taki tylko przejściowy kryzys. Oby, bo sama z sobą nie wytrzymam, jak będę tak miała dłużej, bo to nie jest fajne. Ale no, pocieszam się tym, że kryzysy raczej są przejściowe. No, ja uwielbiam w ogóle takie kolory na powiekach. Zresztą znacie mnie, nie dzień od dziś. Nie ma dziwota. Zamówiłam sobie, słuchajcie, w niedzielę też botki. Jakąś mam taką fazę na kowbojki. Bardzo mi od lat się podobają kowbojki. Ja jakieś tam jedne mam, ale to już są, nie wiem, 3-4 lata. I też już lekko podniszczone, ale no ja w ogóle mam jakiś taki sentyment do niektórych rzeczy, że się ich nie pozbywa, mimo że gdzieś tam są zużyte, już powinny swój żywot zakończyć. No i jakoś tak powiem wam, że w ogóle chyba jakaś taka moda wraca na te kowbojki, bo widzę bardzo dużo jest w sklepach. No i na René zamawiałam te moje, takie na razie takie niskie, wiecie, do latania, jak to się mówi. Ale chciałabym też sobie kupić takie wysokie, z taką szerszą cholewką. Ale na razie nie wiem, nie mogę się zdecydować jakie. Zresztą też pogoda w sumie nie jest taka, że wiecie, bardzo mocno są potrzebne takie buty, bo teraz dalej można w Adidasach śmigać, chociaż ja pół zimy przechodzę w Adidasach zwykle. No i o, jeszcze muszę przerwać. Tak, te kredki z Maybelline Express Brow. Ja mam w kolorze, jakim mam kolorze? Soft Brown na pewno i Deep Brown tu widzę. Tak, 05 i 02. I słuchajcie, uwielbiam je. Naprawdę są super. Także jak się zastanawiacie nad jakąś kredeczką, to wam te polecam śmiało. Ja już tą jasną zużyłam i została mi ta ciemniejsza. I powiem wam, że obie mi pasowały kolorystycznie. Jaśniejsza miałam czasami jaśniejsze brwi, czasami ciemniejsze. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie, jednego koloru, który cały czas noszę na brwiach. Ja sobie tam zmieniam i nie mam z tym problemu. Ale no, zgłaszam, że obie super. I ogólnie ta kredka spoko. Polecam. No i co? No i coś o butach mówiłam, że pogody nie pozwalają na to, żeby, znaczy nie pozwalają, no nie wymagają butów takich, chociaż to już takie chyba ostatnie podrygi takiego ciepełka, więc no już mówię, zamówiłam te botki i jeszcze na pewno sobie jakieś kupię, bo ja przez ostatnie lata mało kupowałam w ogóle obuwia, bo miałam i miałam na lato, i miałam na jesień, i miałam na zimę, więc no więc po prostu nie kupowałam, bo po co? Ale no już czas przemija i już butki też powinnam zmienić. Jakoś tak właśnie też nawet nabrałam, słuchajcie, o te na buty, nie tylko na płaskim, ale na jakimś takim podwyższeniu. No mówię wam, coś się w tej mojej głowie zmienia i to bardzo, bardzo. Już bym wsadziła kredkę do pędzli, a później bym szukała. Ale myślę, że jest coś, jeszcze sobie tutaj dorysuję. Jest tak zimno, słuchajcie, w domu, że to jest kosmos. Normalnie siedzę tutaj z gęsią skórką. I nie lubię właśnie tej przejściowej pogody, przez to, że tak chłodno jest w domach. Ci, co mają kominki, swoje domostwa, domki i tak dalej, to mają szczęście, bo mogą sobie, chyba nie widać tego koloru, mogą sobie zapalić już w kominku czy włączyć ogrzewanie, a akurat my musimy w blokach, ten minus, i musimy się tym zajmować, i tak naprawdę mamy ciepło.
Nie musimy palić, ale no musimy poczekać, aż nam zapalą. Trochę widać tą kreskę, może wystarczy, bo to miała być taka właśnie kreska, kreska, ale taka subtelna bardzo. Dobra, jeszcze sobie pomyślałam, że może wyczeszę moje brwi bardziej. Mam ten produkt z Hean do delaminowania brwi i ja ogólnie nie jestem tym produktem zachwycona. Aczkolwiek daję mu już nie jedną szansę. I nie wiem, zobaczymy, co on mi tutaj dzisiaj zaprezentuje. No i dobra, słuchajcie, makijaż skończyłam. Jeszcze kratkę sobie dodałam na linię wodną, ale od góry, bo mam rzęsy troszkę takie krótsze, bo mi wypadły te długie i wiecie, rosną. Kolejne, także a jeszcze sobie na usta za chwilę będę nakładała chyba ten tą pomadkę Super Stay Vinyl Ink z Maybelline i za chwilę Wam pokażę cały efekt, bo w ogóle farbowałam włosy przed chwilką. Też Wam pokażę, jaką farbą, bo się mnie pytacie. No i dobra, słuchajcie, włos odświeżony, ogarnięty, grzywka na bok dzisiaj, a farba to jest taka farba, którą teraz dzisiaj farbowałam. 10-21, bardzo, bardzo jasny, perłowy blond i często farbuję albo tą farbą, albo coś też na poziomie 10. 10, tam 21, 10, nie wiem jakie tam było, 10.0, ale staram się po prostu nie wybierać farb, które mają w nazwie coś z chłodem związane. No, także tak, jestem gotowa, na ustach ta pomadeczka, oczy tak i zmykam. Nie jestem zadowolona z fryzury, no bo... No nie, po prostu nie wiem, co ja tutaj mam zrobić, czy zapuścić grzywkę, czy co, czy no nie wiem. W każdym razie tak to wygląda, odrost jak widać ciemniejszy mi wyszedł, ale myślę, że to całkiem spoko wygląda, także. A my z Ignasiem jesteśmy po bańkach, mieliśmy 2 dni temu ustawione bańki. W sumie moja mama też, powiem Wam, że moja mamuśka nie chorowała. Jak chorowała, to wiecie, jakoś raz w roku tam jakiś katar miała delikatny i w ogóle. A w ostatnich czasach, myślę, że od COVID-a chyba, jak coś ją złapie, to łapie ją tak, że po 2 tygodnie, 3 tygodnie jest przeziębiona. I w grudniu chyba właśnie, jak Sylwestra, tak na Sylwestra była tak dosyć mocno chora i to też się ciągnęło z 3 tygodnie, aż suma summarum skończyła na antybiotyku. No a teraz też tak jakieś 3 tygodnie cały czas miała kaszel, chrypkę, tak wiecie, czuła się po prostu słabiej, taka osłabiona. No i w sumie mamy od koleżanki namiary na panią Bożenkę, która stawia od lat bańki, jest właśnie pielęgniarką i mieliśmy stawiane te banieczki 2 dni temu. Ignacy też od 2 tygodni kaszlał i w sumie powiem Wam, nawet 3 tydzień teraz się ciągnie, że już suma summarum był w domu, robiłam mu inhalację, dawałam syropy, witaminy i on cały czas miał ten kaszel, że ja w końcu zaczęłam go opuszczać po prostu do przedszkola, bo nic mu więcej nie było. No i właśnie dostałyśmy namiary na panią Bożenkę, która nam postawiła bańki i muszę Wam powiedzieć, że ja byłam do tego nastawiona tak. Kompletnie nie pomyślałam o tym, że to może, nie wiem, spowodować jakiś ból, dyskomfort. Dopiero jak pani przyjechała i mówi właśnie, że no Ignacy, że on pierwszy, bo on na pewno będzie płakał i żeby po prostu było z głowy u niego. Ja tak oczy wywalam, jakim płakał w ogóle, o co chodzi? I nie czytałam w ogóle o tym, czy to powoduje jakiś ból, jak cały ten zabieg wygląda i w ogóle. No i Ignacy płakał, prawdą, że w ogóle nie chciał się dać, żeby mu zrobić, ale jakoś się udało go namówić, bo szaka mucha wpadła, matko.
bomba, po prostu bomba wpadła do domu. Jak już się dał namówić, pani mu pierwszą postawiła, druga, trzecia i już zaczął się płacz. Łzy jak grochy, ale wytrzymał tam, bo dzieci krótko miał takie 5 minutek. No i on ma największy odczyn z nas. Później ja druga poszłam na... ja druga mama, ostatnio mam pełnię, ty jedziesz pierwsza. Ja wam powiem, że na przykład tak jak tatuaż tutaj robiłam, to też pisali mi ludzie i gdzieś tam ktoś, nie wiem czy kto to mówił, no, Mateusz mi mówił, że będzie bolało. Na pewno będzie bolało, bo to jest takie miejsce, że boli. Ale ja muszę wam powiedzieć, że to nie był taki, bo to był taki denerwujący dyskomfort, takie lekkie szczypanie, pieczenie, że miałam ochotę się zacząć drapać po tym miejscu, gdzie ta pani mi robiła tatuaż. Tak samo było z bańkami, że rzeczywiście to był taki mega nieprzyjemny dyskomfort. Na początku tak mało czułam, z czasem tak jakby ten dyskomfort powodował taki lekki ból. I już tak ostatnie minuty taki, był już taki wkurzający, taki tak jak kiedy was coś rwie, ręka rwie i po prostu macie ochotę wziąć siekierę i odrąbać tą rękę, to było coś na tej zasadzie, że to było takie, że ja miałam ochotę pościągać te bańki, żeby przeszło. Na 10 to bym powiedziała, że to było takie 3, może maksymalnie 4, jeśli chodzi o ból. Ja bym nazwała to takim mega nieprzyjemnym dyskomfortem, takim wkurzającym. No i ja miałam 19 banieczek, mama moja chyba 21, z tego co tak widziałam. No, my po 15 minut, no właśnie Ignaś 5 minutek, także zobaczymy, czy jakieś efekty u nas będą. I tak, no i właśnie Ignacy też, bo to mieliśmy w środę, Ignacy nie chodzi do przedszkola i w sumie wczoraj wieczorem dostał katar. Nie ma katar, nie wiem czy była jakaś infekcja w środku i po prostu to, wiecie, pobudziło płuca, pobudziło skrzela, cały układ odpornościowy i teraz wychodzi ta jego infekcja na wierzch. Ja wczoraj czułam się taka, powiem wam, rozbita, także mnie okropnie mnie bolały plecy, ręce. Ja niestety nie mogłam zostać w domu, ale się ubrałam odpowiednio pod koszulek, miałam koszulę i jeszcze na to taką wełnianą kamizelkę właśnie, żeby plecy były przykryte, żeby były grzane. No i powiem wam, że nic poza tym, pani mówiła, że możemy zagorączkować, możemy na przykład zacząć kaszleć bardziej, jak mieliśmy, coś tam nam zalegało, ale nic się z takich rzeczy nie działo, tylko że ja na przykład czułam się taka rozbita, taka plecy mnie bolały, taka byłam połamana, o, tak bym to powiedziała. Także no zobaczymy. Jeszcze będę sobie na pewno stawiała bańki na kręgosłup, takie wzdłuż ciała, typowo pod kręgosłup, bo ja często mam jakieś bóle kręgosłupa, więc myślę, że jak mi pomoże, to nie pomoże, ale zaszkodzić nie zaszkodzi, więc zobaczymy. No, wczoraj w ogóle miałam robić trening, ale właśnie przez to, że byłam taka z lekka połamana, no to nie robiłam. Może dzisiaj sobie coś zrobię takiego lżejszego, żeby też nie przesadzić. No i tyle. Także chciałam wam dać znać, że właśnie jesteśmy po banieczkach i znaczy, jak ktoś z was miał, to piszcie na dole, jakie efekty, czy w ogóle jakieś były. No, miejmy nadzieję, że coś tam one dadzą. No i ja, kochani, przyszłam się też pożegnać z wami, wrzucę sobie vloga na komputer, przerobię i może właśnie wrzucę. Jestem w trakcie poszukiwania kurtki, butów. Więc jak coś zamówię, na pewno się z wami podzielę. Jedne botki zamówiłam, przyszły mi już marki René, ale to wam pokażę przy okazji kolejnego filmiku. No i jeszcze chciałabym sobie zamówić takie długie kozaki z szeroką cholewką. Bardzo mi się, nieziemsko mi się podobają i właśnie z Gino Rossi jedne widziałam u Ellen Store, ale niestety są niedostępne w tym roku. Tak ubolewam, bo są po prostu piękne. No idealne takie, jak ja bym chciała, ale niestety ich nie ma i tak poszukuję coś podobnego. No i w sumie mam na oku 3 pary bucików, ale w sumie 4 pary, ale nie wiem, czy na wszystkie się zdecyduję, bo w sumie ja mam mam kilka par butów na dzień dzisiejszy, a tak naprawdę najczęściej wybieram wygodne obuwie, czyli Adidas albo jakieś trampki.
jak muszę być właśnie na nogach, to nie ubiorę sobie butów nawet na lekkim obcasie, no bo to jest niewygodne, więc wybieram trampki. No i zobaczymy, co tam. Jeszcze chciałabym kurtkę sobie długą, taką jasną, beżową kupić i w sklepie D-Street chyba. D-Street widziałam dwie, które mi się podobają, bo ja mam czarną kurtkę z Mojito z tamtego roku, krótką, no ale chciałabym coś dłuższego też. Więc zobaczymy. Bo tak sobie przeglądałam wczoraj nawet do 20, prawie 3:30 siedziałam, obejrzałam film Miłosne żniwa czy Żniwa miłości, coś takiego, i na Prime Video. Teraz mamy na tej platformie, najczęściej oglądamy sobie filmy. Ja też oglądałam z Jennifer Lopez jakiś czas temu Wybuchowe wesele. Super, powiem wam, super komedia. Polecam wam bardzo. No i wczoraj właśnie, a te żniwa miłości, czy miłosne żniwa, nie wiem, to taki słaby. Znaczy wiecie, te historie miłości się, one się tak, wiecie, pokrywają w tych filmach, ale tutaj było tak słabo, jeśli chodzi o grę aktorską i w ogóle. Sorki za te hałas, ale Ignacy się bawi w coś tam. No i nie, słabo to było. Johna Wicka próbowaliśmy obejrzeć, ale powiem wam, że tych scen walki, mordów, zabijania, podrzynania, za dużo. I tak mnie zmęczył ten film, że do połowy obejrzeliśmy, bo on 2 godziny chyba 40 nawet trwa. No i nie dałam rady. Także słuchajcie, jak coś tam pozamawiam, przyjdzie mi, to wam pokażę. Ale to w przyszłym vlogu, czy jeszcze w następnym zobaczymy. Także słuchajcie, żegnam się z wami, dziękuję wam za uwagę i trzymajcie się, pa. Jak ja to postawię, to...